Duchem Wysokie Mazowieckie. Środowym przeciwnikiem Sokoła Aleksandrów Łódzki, który przywiózł stamtąd punkt po remisie 2-2. Zajmująca trzecie miejsce w tabeli drużyna trenera Dawida Kroczka w czwartej kolejce także grała na wyjeździe z Unią Skierniewice. Piąta minuta meczu. Strzał z rzutu wolnego Kamila Łojszczyka obroniony przez Bartosza Kanieckiego. Jak miało się okazać, to były miłe, złego początki dla piłkarzy Unii Skierniewice. 10 minut później dokładna wrzutka Szymona Sołtysińskiego, precyzyjny strzał Bartłomieja Maćczaka i Sokół Aleksandrów Łódzki objął prowadzenie w Skierniewicach. To była już piąta bramka Bartłomieja Maćczaka w tym sezonie. Kilka minut później znów Maćczak zakręcił obrońcami drużyny gospodarzy. Dośrodkowanie zatrzymał ręką Hubert Gutkowski i mieliśmy rzut wolny. A po rzucie wolnym w potwornym zamieszaniu piłkę do bramki wepchnął Mikołaj Bociek. Było zatem 2-0 dla drużyny gości. Tego mało kto się spodziewał, bo wszyscy chyba na stadionie w Skierniewicach liczyli na bardziej wyrównane spotkanie. Nic z tego. Rozpędzony Sokół atakował raz po raz. Jakub Szarpak. Ni to podanie, ni to strzał. Piłkę do bramki wepchnął Sołtysiński, ale był na spalonym. Zatem gol nie został uznany. Kolejna sytuacja drużyny w białych strojach, czyli zespołu Sokoła Aleksandrów Łódzki. I raz jeszcze piłka trafia do Maćczaka. Tym razem jednak jego strzał zatrzymał Mikołaj Smyłek, bramkarz drużyny Unii Skierniewice. I jeszcze raz Sokół. I jeszcze raz Szymon Sołtysiński i jeszcze raz Maćczak, wykładka i obok bramki. No to powinno być 3, a może nawet 4-0 dla Sokoła. Nie było i to się zemściło. Marcin Pieńkowski ograł obrońców z Aleksandrowa, a Patryk Bojańczyk dopełnił formalności tuż przed przerwą, zdobywając bramkę kontaktową. 1-2 po 45 minutach i w drugiej połowie gospodarze ruszyli do zdecydowanego szturmu na bramkę Bartosza Kanieckiego. Tutaj ręką zatrzymał piłkę jeden z obrońców Sokoła, rzut karny. Kaniecki z doświadczeniem w Ekstraklasie, grał przecież w Widzewie w Lechii Gdańsk, zatrzymał uderzenie Michała Wrzesińskiego. Zatem nawet rzut karny nie pomógł gospodarzom. Nie pomogło także uderzenie z dystansu Bartosza Bujalskiego, bo po raz kolejny znakomicie interweniował Bartosz Kaniecki, który jest prawdziwą ostoją w bramce Sokoła Aleksandrów Łódzki. I jeszcze raz Unia, jeszcze raz Bartosz Kaniecki, tym razem strzelał Marcin Pieńkowski. No ale wszystkiego obronić się nie da. Wreszcie Kaniecki skapitulował. Kolejna doskonała akcja skrzydłem w wykonaniu Marcina Pieńkowskiego. I Michał Wrzesiński doprowadził do wyrównania. Zrehabilitował się w ten sposób Wrzesiński za tego niestrzelonego karnego. Wydawało się, że mamy już wszystko poukładane, bo tempo meczu zdecydowanie spadło, ale w końcówce aleksandrowianie zaatakowali raz jeszcze. Jakub Szarpak odebrał piłkę przeciwnikowi. Ta wrzutka nieco niedokładna, ale popatrzmy, co było dalej. Wyraźnie popchnięty zawodnik z Aleksandrowa w polu karnym, gwizdek sędziego milczał. Jeszcze jedno uderzenie, dobra obrona bramkarza Unii. Raz konkretnie! Raz konkretnie! Zmiana! Te rady trenera Smalca nie przyniosły efektu, bo w doliczonym czasie gry Mateusz Stolarczyk po rzucie rożnym, który wynikł z tej poprzedniej akcji, zdobył bramkę na wagę zwycięstwa dla Sokoła Aleksandrów Łódzki. Unia przegrała 2-3. Mieliśmy cięższy moment właśnie po stracie drugiej bramki. Cieszę się bardzo, że zespół w pewnym momencie potrafił przejąć inicjatywę i wywalczył 3 punkty. Jest to kolejne nasze zwycięstwo w doliczonym czasie gry i co więcej, kolejny nas przesądza o tym rezerwowy. Cieszę się, że jest grupa ludzi, niezależnie od tego, kto wychodzi w pierwszym składzie, która daje jakość. Przy zmianach funkcjonujemy również na dobrym poziomie i z tego wziął się 3 punkty. Spędził pan jakiś czas z piłkarzami w szatni. Nie pytam o dosłowny pański komunikat do zawodników, ale co w takiej sytuacji mówi się tymże piłkarzom? Parę cierpkich słów. Inaczej nie można, bo uważam, że
Trzecia bramka dla Sokoła była konsekwencją nonszalancji moich zawodników. W tym przypadku Rafała Parobczyka, który chciał sobie piętką zagrać wyjść i z tego poszła akcja rzut rożny. Druga Mateusz odpuszcza krycie w polu karnym i z tego jest bramka. No, takie sytuacje nie mogą przejść bez echa, bo zbyt ciężko się napracowali na tym boisku, żeby osiągnąć korzystny wynik, żeby w doliczonym czasie gry odwalić taki numer. No, to jest karygodne, absolutnie.